my! Jedziemy z chęcią wygranej do Wrocławia. Wygraliśmy ostatni mecz. No i mam nadzieję, że przywieziemy z Wrocławia 3 punkty, bo ta tabela ciągle się spłaszcza i myślę, że jak będziemy dobrze grali, to jeszcze możemy walczyć o wyższe cele niż utrzymanie. Przed każdym meczem się jakoś odpowiednio zawsze tak samo mobilizujemy. Wiemy też, w jakiej jesteśmy sytuacji. Myślę, że ten wcześniejszy mecz z Koroną troszkę nas już odblokował i no, jedziemy z jakąś tam nadzieją do tego Wrocławia. Ostatnio mają jakieś tam swoje problemy, grali też Puchar Polski, także no, liczymy na naszą szansę. Myślę, że już dużo meczy grałem takich, w których mogłyby się uginać kolana. W pewnym sensie się przyzwyczajam i też się uczę od tych starszych chłopaków, jak oni sobie radzą z takimi meczami. I myślę, że to wszystko zależy tylko od nas i że przywieziemy 3 punkty i wszystko będzie dobrze. Podbeskidzie walczy, Bełchatów walczy i my tak samo musimy walczyć o to, żeby jak te punkty zdobywać i wiadomo, żeby się oddalać od tej strefy, bo wiadomo, że jest nerwowo, a w każdym meczu trzeba naprawdę to zwycięstwo wydrzeć, tym bardziej, że nam no nie przychodzi to łatwo w tej rundzie, dlatego myślę, że będziemy to mecz walki. Ja mam nadzieję, że my jako drużyna wywieziemy stamtąd punkty. Pewno gdzieś tam z drugiej strony się patrzy, jak te inne drużyny, śledzimy wyniki, ale myślę, że teraz przede wszystkim trzeba patrzeć na siebie i zwyciężać kolejne mecze, a wtedy będzie wszystko dobrze.